Witam Was serdecznie, ja jestem Lighton44, a to tajemniczy komputer, część czwarta. Komputer został cały wyczyszczony, został złożony, słuchajcie, teraz jest w stanie oryginalnym. Stacje dysków, które tutaj czyściłem wcześniej, próbowałem zmienić na nich zworki tak, żeby 5.25 była jako B, a jako A, żeby była właśnie 1,44, ale nie udało mi się to. Słuchajcie, to nie chciało współpracować. Prawdopodobnie, tak podejrzewam, nie wiem do końca, ale tak podejrzewam, że sterownik, który się wpina w płytę, tam by trzeba było pewnie coś, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że chyba tam by trzeba było coś na zworkach pozmieniać, ale nie mam żadnej dokumentacji, także no nic z tym nie, że tak powiem, nie zrobię. Wróciłem do ustawień oryginalnych, tak jak były w tym komputerze, jak go dostałem. Jest podłączony dysk twardy. No i teraz tak, niesamowity jest dźwięk, jaki wydaje ten dysk, jest bardzo mega głośny. Ja już to wszystko widziałem, pokażę Wam wszystko od początku, jak działa w momencie, kiedy nie ma włożonej dyskietki. Aha, i to jest ta, słuchajcie, dyskietka oryginalna, która była w tym komputerze przez ileś lat tam na strychu. Jak ją wyjąłem, to tutaj w okieneczku, słuchajcie, były odbite, po jednej i po drugiej stronie była odbita głowica ze stacji dysków. No i pytanie, czy coś takiego może ruszyć. Najpierw zobaczmy, czy rusza z dysku twardego, bo informacja od kolegi była taka, że dysk twardy, no jest do niego dostęp, ale nie botuje się z niego system. Odpalmy, zobaczmy, ja już to sprawdzałem, także wiem, ale przekonajcie się sami. Także dysk, słuchajcie, rozpędza się jak śmigłowiec. Coś próbuję czytać, tam ty ciągle było słychać. Ale nic z tego chyba się nie stanie. O, teraz próbuję czytać ze stacji 525. No jak widzicie, nic się za bardzo nie dzieje. Cały czas się świeci tutaj dioda. Czyli dysk nie wystartował, próbuję znaleźć sobie system tutaj. No jest teraz dosyć głośno, oczywiście po zamknięciu budowy byłoby pewnie troszeczkę ciszej. Ale ja nie będę tu zamykał na razie budowy, zaraz wam powiem dlaczego. No dobra, nie ruszę, słuchajcie, wyłączmy go w takim razie. I włóżmy tą oryginalną dyskietkę, ta, która tutaj była. Gdzieś powinno być to okienko, jak się przykręca, to powinno się znaleźć. To, co Wam mówiłem, odbite, ale dobra, nie będziemy szukać. Włóżmy. Zamykamy. Odpalamy. Przechodzi pozytywnie test pamięci, 640 kilo. Bajty, memory good, także wszystko jest ok. Znowu dysk próbował, ale nie udało się nic zrobić. Ale stacja zaczęła czytać. I jak widzicie, startuje MS-DOS. I proszę bardzo, zgłasza się A2. Słuchajcie, to jest niewiarygodna ta dyskietka. Ma pewnie z 20 lat, jak nie lepiej. Przeleżała na strychu, włożona w ten napęd. I to działa. To jest, słuchajcie, niewiarygodne. Po prostu. No i dobra, zobaczmy tak. Przejdźmy sobie na dysk C, czyli właśnie jestem teraz na tym dysku. Jak widzicie, C2 już jest. No i wpiszmy sobie NC. Mamy Nortona, słuchajcie, czyli dysk jest, tak jak mi kolega mówił, dostęp był i teraz też dostęp do dysku jest. Natomiast z niego nie startuje. Próbowałem nagrać na nim pliki systemowe, przenieść. To nic nie dało. Także on nie startuje. Do tego jest mega głośny.
ale mamy do niego dostęp, słuchajcie. Gdzie my jesteśmy tutaj? O, na przykład możemy sobie wejść, gdzieś tutaj były... O, mogę wam pokazać, może tak, przejdźmy sobie tutaj jeszcze na dysk A. Jak widać, czyta ładnie dysk A. Włóżmy sobie dyskietkę tutaj napędu. To jest napęd 1.44, okazało się, nie 720, tylko 1.44. Po włożeniu możemy sobie przejść na napęd B. I jak widzicie, również tutaj sobie czyta. A co jest na napędzie D? Nawet nie sprawdzałem. Jakieś dodatkowe tu rzeczy, czyli to są te rzeczy z tego tej dysku. Nie sprawdzałem tego wcześniej, powiem szczerze. Dobra, zobaczmy w takim razie sobie na dysku C. Przejdźmy do katalogu gry. No i nie wiem, co tu można. O, to wam włączę. Zobaczcie, to wszyscy znamy tą grę. Przynajmniej wszyscy, co interesują się retro, to chyba znają grę. Tu jest napisane historyk. A będzie... brakuje literki jednej. Pewnie już domyślacie się, której. Czy z przodu, czy z tyłu. Jak widzicie, program się uruchamia. No i proszę bardzo, mamy prehistoryka, czyli brakowało literki P. To znaczy, w sumie źle powiedziałem, bo to nie jest P-historyk, tylko prehistoryk, no. No, ale gra się, słuchajcie, uruchamia. Ona się cały czas ładuje jeszcze. Widać tutaj, jak nam mruga dysk. Coś się zmieniło. No, trzeba poczekać, słuchajcie, nic nie zrobimy. Także kolor ładny monitora bursztynowy. Niektórzy mówią, że kolor miodowy. Mi się chyba podoba bardziej bursztynowa nazwa. Ale teraz doczytywał ostro. Jak dźwięk, słuchajcie, jak ze stacji raczej dyskietek, nie? No i proszę bardzo, mamy działającego prehistoryka. O! Dobra, udało się, słuchajcie. Coś zrobić. No i udało się też zginąć. Dobra, słuchajcie, nie o to chodziło, żeby go teraz sprawdzać. Grać chciałem wam pokazać, że faktycznie to działa. Nie wiem, czy można z tego wyjść. Można. Także słuchajcie, działa. Tu F2 działa. User menu, tak. 4, to nie wiem, co to jest, dlaczego tak. Dobra, nieistotne. Słuchajcie, także komputerek działa. Może go wyłączę teraz. O, jaka cisza, słuchajcie, to normalnie ulga. Czyli widzicie, komputer działa teraz tak, jak był w oryginale, że tak powiem, tak jak go kolega odstawiał, czy w momencie, kiedy kolega go odstawiał na strych, czyli czyta sobie z stacji dyskietek, później można przechodzić sobie na dysk i pracować. Tak było i tak jest teraz. Natomiast sami słyszycie, że hałas, jaki wydobywa się z tego dysku, no jest czymś karkołomnym. No, głowa, słuchajcie, naprawdę tego puchnie. Poza tym ten dysk jest dosyć wolny. I pewnie niedługo przestanie działać. Dlatego pokazywałem już to wam, jak przyszły paczki, że zakupiłem coś takiego. I zaraz wam coś jeszcze powiem, momencik. Słuchajcie, ta karta tak mi się spodobała, że domówiłem kolejne jeszcze dwie. Można to kupić na Allegro lokalnym. Paweł Napierała sprzedaje właśnie coś takiego. Wymieniam go z imienia i nazwiska, ponieważ zapytałem się, czy można. Udzielił mi zgody, także Paweł Napierała na Allegro lokalnym sprzedaje takie cuda, które wkładamy sobie do złącza 8-bitowego ISA i mamy, słuchajcie, kartę CF. Tu od razu, tu jest akurat mała karta, bo to jest 128. W sumie tego komputera jest idealna, po co większa. Ale od razu właśnie z systemem operacyjnym, tu był DOS, jakieś tam gierki też właśnie
I ja to odpalam, słuchajcie, to działa. Za chwilę to zamontuję, wam pokażę, ale najpierw chciałbym otworzyć właśnie tą paczuszkę przy was i zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, w ogóle bardzo fajna osoba. Można, no ja skoro postanowiłem właśnie zakupić dodatkowe jeszcze takie dwie karty, bo myślałem o moich PC 10 i moim PC 20, no to zastanowiłem się, czy nie warto napisać na przykład informacji, czy zapytania właściwie, nie informacji, z zapytaniem właśnie, czy możemy na przykład dogadać się co do ceny, skoro jestem kolejny raz kupującym, no i chciałbym tutaj dwie sztuki. No to wiecie, kto nie pyta, ten się nie dowiaduje. Ja zapytałem i dostałem bardzo przyjemny rabacik, z którego się bardzo cieszę. Zaraz zobaczycie. Kurczę, ciężko to schodzi. Dobra, o. No i tak ładnie mamy, słuchajcie, zapakowane. Otwórzmy sobie środeczek. O, patrzcie, jak ładnie. Wszystko jest w takich gąbeczkach, żeby się nic nie stało temu, co jest w środku. Zaraz to sobie przerzucimy. O. Sporo tego jest, ale dobrze właśnie, bo przynajmniej jest porządnie zabezpieczone. I już się dokopuje do warstwy ostatecznej, że tak powiem. O, i mamy tak. Jeden element. Drugi element. I mam tutaj jeszcze element trzeci. Dobra, to sobie odstawię. No i to już też widzicie, coś innego jest. Otóż tutaj mam taki konwerterek, który umożliwia podłączenie zwykłej klawiatury AT do komputera XT. O czym zresztą, słuchajcie, dowiedziałem się niedawno, że to są różne klawiatury. Nie wiedziałem. Myślałem, że po prostu jest tylko inny rodzaj łącza. Albo takie duże, albo to mniejsze, albo USB. Powiem szczerze, że tak myślałem, że to działa, a się okazuje, że nie, że to są różne klawiatury. To się dowiedziałem na kanale Retro Piwnica. Mało tego, u Retro Piwnicy widziałem właśnie bodajże 2 dni temu właśnie taki też, no 2 dni temu, dzisiaj mamy, słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, a film ukaże się, ten, który teraz właśnie nagrywam, ukaże się dopiero w sobotę. Po jeszcze tam po drodze w środę będzie, słuchajcie, trzecia część dotycząca tego filmu, także kto oglądał już, no bo to w czasie przeszłym, to się cieszę, to, już, to też zobaczycie tam parę fajnych rzeczy, ale to dodatkowo sobie kupiłem właśnie, o, XTAT, przejścióweczka ładnie napisane, tak z ciekawości kupiłem. Tutaj mam akurat klawiaturę od mojego PC 10, to jest klawiatura Commodore. Ona tu się dobrze sprawuje, ale mam oryginalność, tak powiem, od tego komputera klawiatura, tylko ona jest mega jeszcze brudna i nie testowana jeszcze w żaden sposób, nie czyszczona, także to jeszcze jest ona do ogarnięcia. Ok, to na razie odkładamy i zobaczmy sobie w takim razie, co mamy tutaj. No wiecie, bo już mówiłem, że dokupiłem sobie jeszcze dwie kolejne takie karty. O. I mamy drugą i mamy trzecią. I słuchajcie, te karty są tak zrobione, że do właśnie takiego XT działają od razu po włożeniu. One mają, tutaj zaraz wam pokażę jeszcze, z woreczki, na których można sobie coś tam poprzestawiać, jakieś adresy. Na szczęście nie musiałem się tym bawić. I one są takie same wszystkie, chociaż jest różnica następująca. O, może tak pokażę wam, że tutaj jeszcze taki śledź jest, to jest z drukarki 3D ten śledź. I ciekawostka jeszcze jest taka, że tak jak wam mówiłem o rabacie, dostałem 10% rabatu, ale nie tylko 10% rabatu, tylko jeszcze, tu mówiłem, że jest karta 128, a tutaj powinna być 512, jest, i tutaj też jest 512. No i właśnie sprzedający był tak miły, że policzył mi w cenie tej karty 128, policzył mi 512. I dodatkowo jeszcze udzielił mi rabatu. Także mam, słuchajcie, te dwie dodatkowe karty plus właśnie jeszcze ten konwerterek XT, przepraszam, AT, w sumie za 100 zł taniej. No to słuchajcie, bardzo, bardzo przyjemnie. Mega się z tego powodu cieszę. Dobra, na razie to odkładamy.
I podłączę teraz tą kartę i za chwilę, słuchajcie, widzimy się z powrotem. Komputerka jeszcze nie skręciłem, ale chciałem wam pokazać, że wyjąłem po prostu sterownik dysku twardego i włożyłem tutaj, położyłem w folii tej takiej antystatycznej, położyłem na górę. Oczywiście dysk odłączony od prądu, karta już jest zamontowana. Może włączę wam jeszcze, nie widzicie monitora, ale to nie chodzi o to, włączę wam, żebyście usłyszeli, jaki jest dźwięk w porównaniu do tego dysku twardego, też przy otwartym sprzęcie. Posłuchajcie teraz. No jest tylko ten szum, także no jest no mega ciszej, słuchajcie, nie ma startowania odrzutowca. No i teraz tak, pomimo, słuchajcie, włożonej stacji dyskietek, już właśnie botuje się system tutaj z karty CF, także bardzo fajna, szybka i cicha rzecz. Dobra, skręcam go, stawiam wszystko na górę i zaraz wracam, żeby wam pokazać, jak to pięknie działa. No i komputer, słuchajcie, już skręcony. Tutaj zobaczcie, jest włożona ta dyskietka, która była oryginalnie. Niech jest włożona, bo chcę wam pokazać właśnie, że startuje z tej karty CF. No wtedy też chciał startować z dysku, ale tak jak mówiłem, niestety ten dysk nie dawał takiej możliwości. I teraz będzie mega cicho, no bo już jest zamknięty, to już nawet ten wentylator od zasilacza będzie cichutki. Sami zresztą posłuchajcie. No i tak można pracować. I zobaczcie, jak szybko włącza się system. Mamy sprawdzenie pamięci i proszę bardzo, odczyt z dysku C. I już mamy, zobaczcie, NC, Enter. I już mamy Nortona. Dla porównania pokażę wam jeszcze. Zrobimy sobie tak. Restart. I teraz trzeba wdusić literkę A. I teraz możemy właśnie startować z dyskietki. No i to właśnie teraz się czyni. Mamy booting A. Z A na A. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie. Nie, żeby booting z A. No i chyba, że jest A. No oczywiście trwa to znacznie dłużej. Ale również działa. Przejdźmy sobie na C. Jak widzicie, też wszystko działa. Mamy też na przykład gry. No i od razu włączymy sobie coś, co ładnie gra. Zobaczcie, jak szybko w ogóle. Muszę tego prehistorika dorwać, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w ładowaniu się. No i proszę bardzo. A zatem mój 8088 uważam za reanimowany, działający. Ja już wcześniej sobie tam patrzyłem, słuchajcie, ta gierka tam. Bawiłem się po prostu troszeczkę w Prince of Persia. Zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Widzę, że bateria tu się kończy. Mam nadzieję, że zdążę. Tak biega, jak jest włączone turbo. A tak biega, jak turbo jest wyłączone. No jak widzicie, różnica jest znaczna. Zawracanie. Zawracanie w ogóle, jak widać. Zobaczcie to. I z turbo. Jednak turbo to turbo, słuchajcie, to jest nazwa, która do czego zobowiązuje. No dobrze, moi drodzy, tak jak powiedziałem, uważam reanimację tego komputera za zakończoną, pełnym sukcesem. Dysk twardy, tak jak był, tak jest. Niech sobie będzie jako po prostu zabytek tam w środku. W każdej chwili można go podłączyć. Natomiast ja będę używał tej karty CF. Jak widzicie, zdecydowanie lepiej to działa, szybciej. No i poza tym można kartę wyjąć. No bo przecież to jest zwykły czytnik kart, to nie jest przecież na stałe. Wyciągamy sobie po prostu kartę i podłączamy do współczesnego komputera. Nagrywamy sobie jakieś fajne programy, gry i możemy, słuchajcie, no nie chcę wejść, i możemy dalej po prostu działać. No wygoda takiego zastosowania takiej karty, jak widzicie, jest mega. CF-ki jednak rządzą.
W tych starych właśnie sprzętach są naprawdę rewelacyjne. I nawet jak widzicie, można podłączyć taką CF-kę również do sprzętu tak wiekowego z procesorem 8086, 640 KB pamięci i też będzie działać. I to jest na łączu ISA 8 bit, słuchajcie, i wszystko działające. No i fajnie, słuchajcie, bardzo się cieszę. Takiego monitorka nie miałem, teraz mam. Bardzo fajny zestaw. Jak widzicie, jest przeogromny ten tutaj, ta tutaj obudowa, ten komputer. Nie musiał taki być, ale taki jest, bo tam w środku jest dużo pustego po prostu miejsca. Ale jest jaki jest. To jest też jego urok, słuchajcie. Taki został stworzony i taki już będzie. Mam nadzieję, że przez wiele lat jeszcze mi posłuży. No, nie będę często grał, ale pewnie od czasu do czasu coś sobie tam włączę na nim, jakąś gierkę. Chociaż ja mało gram, ja bardzo mało gram. Jak włączam to na chwilkę, słuchajcie, tak, żeby po prostu sobie zobaczyć. Najbardziej mi cieszy właśnie to, że udało się go reanimować, że on znowu działa. No dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za oglądanie. Zapraszam na moje kolejne filmy, jak i też poprzednie. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, łapeczka tak. Jak się nie podobało, łapeczka tak. I zapraszam też do, oczywiście do subskrypcji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. No, God, please, no! 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 No i słuchajcie, zabrakło prądu na ostatnie bodajże słowo, dosłownie na ostatnie słowo. W związku z tym jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!